Niechlubny ranking. Na czele Aleksandr Łukaszenka. Aleksandr Łukaszenka zajął pierwsze miejsce w rankingu łapówkarzy. Ten rok był wyjątkowy pod względem korupcji, ale Łukaszenka wyprzedził wszystkich, stwierdził Drew Sullivan, współzałożyciel OCCAP, Międzynarodowego Konsorcjum Badaczy i Dziennikarzy Śledczych. Aleksandr Łukaszenka zajął pierwsze miejsce w rankingu łapówkarzy, stworzonym przez organizację. Jurorzy z OCCAP byli jednomyślni, chociaż w tym antyrankingu o palmę pierwszeństwa walczyło aż 1667 korupcjonistów z całego świata. OCCAP o dokonaniach Łukaszenki. Jak wskazano we wtorek w komunikacie organizacji, Łukaszenka, ostatni brutalny dyktator Europy, otrzymał tytuł łapówkarza roku za wszystko, co zrobił na rzecz zorganizowanej działalności przestępczej i korupcji. W jury zasiadało 6 osób, dziennikarzy i badaczy, którzy zajmują się monitorowaniem korupcji. Jak wskazano, nie mieli oni wątpliwości co do wyboru, chociaż nominowanych było aż 1167 osób. Po raz pierwszy w ciągu dekady decyzja jurorów była jednomyślna, podkreślono. Wśród działań białoruskiego dyktatora wskazano finansowanie oligarchów bliskich rodzinie Łukaszenków, zmuszenie do lądowania na lotnisku w Mińsku samolotu Ryanair lecącego zatem do Wilna, na pokładzie którego znajdował się opozycyjny aktywista, wywołanie kryzysu granicznego z Unią Europejską przez zwabienie do kraju tysięcy uchodźców, promowanie dezinformacji i fake newsów na temat koronawirusa. Łukaszenka pokonał Erdogana i Khaniego. Jurorzy zauważyli, że Łukaszenka wykorzystał przestępcze i korupcyjne powiązania państwa do nasilenia masowej migracji, prowadząc do desperacji, przemocy i ogromnego okrucieństwa. W komunikacie podano, że Łukaszenka, który skupił w swoich rękach nieograniczoną władzę i który drwi z międzynarodowej krytyki, odpowiedział na sankcje Unia Europejska poprzez wywołanie kryzysu migracyjnego. Wydaje się być równie obojętny na cierpienia własnych obywateli, co zdesperowanych migrantów, w tym dzieci, napisali jurorzy. Wśród kandydatów do tytułu łapówkarza roku byli poprzedni prezydent Afganistanu Ashraf Ghani, rządzący Syrią Bashar al-Assad, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan i były kanclerz Austrii Sebastian Kurz. OCCAP, Międzynarodowe Centrum Badania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej, organizuje ranking łapówkarzy od 2012 rok. Wśród laureatów są m.in. prezydenci Azerbejdżanu, Ilham Aliyev, Rosji, Władimir Putin, Wenezueli, Nicolas Maduro i Brazylii, Jair Bolsonaro.